Hej! Cześć! W taki niedzielny wieczór, to wiecie co my robimy? Siedzimy, nagrywamy i pijemy gorącą czekoladę. O, cudownie! Ja nie piję gorącej czekolady, ale w sumie bym się z chęcią napiła. Czemu nie? A z chęcią spróbuję. Ale postaram się nie siorbać. Siorb! Z orzechami jeszcze. Czekolada z orzechami. No dobra, to powiemy cześć i dobry wieczór. Tu? Kulturki i czekolada. Czyli? Ola, Maja i mama. Kulturki! Dzisiaj jest taki jeden z odcinków, który bym chciała obejrzeć sama, bo to Odcianca Pikuś, autorstwa Łukasza Wierzbickiego. Właśnie teraz miałam lekturę Afryka Kazika, też Łukasza Wierzbickiego, ale niestety już nagraliśmy o nim odcinek, więc ja nie będę mogła go opowiedzieć. W mojej drugiej klasie. Na szczęście ja mogę opowiedzieć wam o super przygodach, bo właśnie teraz my mamy taki cykl, że czytamy właśnie w szkole książki Łukasza Wierzbickiego. Tak. Będziemy Dziadek i Niedźwiadek czytać. Tak? No to wszystkie pod rząd. Ten Łukasz Wierzbicki to naprodukował tych lektur szkolnych, co? No właśnie, pani Justyna przepada bardzo za tymi książkami. A w zeszłym roku nawet był chyba u was w szkole, co? No u mnie na spotkaniu. No właśnie, był na spotkaniu. I jeszcze więcej książek tam było. Jeszcze Wokół świata na wariata. I mamy jeszcze jakieś inne były książki. Machiną przez Chiny, o, drzewo. Machiną przez Chiny. Drzewo? Drzewo jest jedynie na faktach. To ja opowiem o teraz. Dobrze, o czym to jest zacznijmy. Książka Ocean Octopikus? To o Aleksandrze Dobie, który jako pierwszy i ostatni przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki. To według mnie to było takie niesamowite, bo on samotnie to zrobił. Samotnie, czyli tak, co? Tak, samotnie. I on jeszcze czym płynął? Kajakiem. Pamiętacie, jak się kajak nazywał? Olo. I ten kajak był bardzo super. Miał te panele słoneczne i różne inne rzeczy. A po co były panele słoneczne? Różne inne. Po to, żeby mieć bajer. Po to, żeby mieć energię. I miał też od salarkę i od jakby wodę, jak to powiedzieć. A, żeby nie musiał mieć słodkiej wody tak. ze sobą. Odsalał sobie oceaniczną tak, wodę. Tak. Spryciarz z niego, z tego Aleksandra Doby. I on był bardzo odważny i nawet z rekinem się spotkał. Z rekinem? I były ryby mahi-mahi. On chyba dużo miał ogólnie przygód. Ale ja bym wróciła jeszcze, powiedzcie mi, kto to był ten Aleksander Doba? To był podróżnik. No właśnie, dlaczego to jest też takie niesamowite, że on samotnie przepłynął tym kajakiem? Taki był bardzo odważny, ja myślę. Ale powiem tylko coś ciekawego. Zmarł na Kilimandżaro. Tak. Ale to zaraz do niego wrócimy. Co jest ważne, to że Aleksander jest dobra. Aleksander Doba nie był bardzo młody, jak płynął tym kajakiem, prawda? Już takie swoje latka miał, trzeba to powiedzieć, prawda? Ile miał lat? No tak, ile miał lat Maja? No już chyba nawet więcej. 50-60 lat? No. A po kilkunastu latach wybrał się na Kilimandżaro, jaki miał już 75 lat. No chyba więcej nawet. 77. A nawet nie wiem, czy nie więcej. Ale nie pamiętam dokładnie. Na pewno miał 70. Ileś. No dobrze. To ten Aleksander Doba samotnie, kajakiem, przez ocean, miał przygody. Maja, która była twoja ulubiona przygoda Aleksandra Doby na oceanie? Nie wiem, bardzo lubię kilka, a więc opowiem jedną. Wstajemy, nie śpimy. To było o tym, jak Aleksander Doba zobaczył żółwia, który leżał, myślał, że umarł. Gdzie leżał? Leżał jakby ten. No i coś zaczęło mu się ocierać. Jakby, że dryfował tak, tak? Dryfował, a potem ktoś mu się zaczął ocierać o kajak. I wdawał się w korze i zobaczył, że to ten żółw. I że żyje. I że powiedział, żółwiu, możesz się ocierać, ale nie niszcz kajaka. No tak, tak. A co ten Aleksander Doba jadł? On musiał zabrać na tą wyprawę jakieś rzeczy, które nie mają w sobie żadnej wody. Na przykład ryż. Ryż nie ma wody.
No ale jak on jadł to później? On miał swoją kuchenkę z gazem przenośną. I wszystko zalewał wodą. Dzięki temu to można było zjeść. A jakby na przykład zabrał, załóżmy, ziemniaki, to by mu się jakby zepsuły na oceanie. No tak. Tam jest taka... Wilgoć. Musiał wziąć dużo sucharów. Bo tam wilgoć jest tak. Duża. A więc on miał bardzo dużo, ale na przykład jak po chyba tak 3 miesiącach przyjechali do niego jego koledzy, statkiem oczywiście, zapytali się, czy nie chce zjeść coś ciepłego, takiego z ale jeszcze jak był na wodzie. No tak, jak był na wodzie, to on powiedział, że on ich poczęstuje czekoladą. Dlatego Maja tak lubi czekoladę. Aleksander Doba też miał, że mył się, na kajaku i śpiewał. Jaka była jego ulubiona piosenka na kajaku? Nie wiem. Na pewno wiemy, jakaś że... Jakaś chyba taka on morska, musiał, on musiał, marynarska. On musiał spędzać na kajaku Boże Narodzenie. Też? A to wypłynął w takim czasie. A ile mu to zajęło mniej więcej? 5 miesięcy. Nie, 5 miesięcy mi się wydaje. Nie, po 5 miesiącach. Ale on chyba bez zejścia na ląd przepłynął. Bez zejścia na ląd. Znaczy, no on miał taki rów, że nie mógł płynąć. Miał taki rów, że on tutaj płynął takie prądy i musiał były, tak zrobić. On zawracał wtedy i musiał jeszcze prąd raz... Prąd go przerzucał, tak? Wyrzucał go z powrotem. On ciągle pracował, ale zamiast do przodu, do tyłu płynął. No, takie silne prądy są na oceanie. Ja bym chciała też powiedzieć właśnie, bo ja bardzo lubię, to jest... Ja najbardziej lubię dwie książki Łukasza Niewierzbickiego. Bo zdałam wokół oceanów wariata, zdałam to. I zdałam niedźwiadek ten, dziadek niedźwiadek. Dziadek i niedźwiadek. Afryka Kazika i ocean to pikuś, mi się wydaje, że są najlepsze. Po pierwsze, dlatego, a teraz rozmawiamy o tym, że to jest podróż. Dla mnie bardzo fajna. Jakby taka rzecz, którą nikt inny nie zrobił. No, tak pierwszy raz. To jest jakby książka oparta na faktach, ale wymyślone historie. Tak myślisz, że wymyślone? Nie, to są prawdziwe historie. Chyba w większości to były prawdziwe historie. Nie, bo chodzi o to, że jak był ten Łukasz Wierzbicki u nas w szkole, no to nam opowiadał, że on normalnie, jak opowiadał o tej właśnie książce Ocean to pikuś, to że on właśnie pojechał i spotkał tego pana i on mu opowiadał o wszystkich jego przygodach. I potem on się tak zafascynował, że to, co pamiętał, to podpisywał. No tak, tak jakby tak. No też swoimi słowami. Więc Ocean to pikuś to jeszcze było takie właśnie na faktach i te historie były w miarę prawdziwe, tak? Bo jak Łukasz Wierzbicki pisał tą książkę, to Aleksander Doba jeszcze żył. Możemy to sprawdzić, dziewczyny, jak chcecie. Dobra. Za jakiś czas to pewnie sprawdzimy. A teraz mi powiedzcie jeszcze, jaka była najbardziej niebezpieczna przygoda? O! To jest bardzo takie ciekawe. Były dwie. Dwie? Dwie. Pierwsza to jak były sztormy. Nie mógł przepłynąć. A druga, no, takim kiedy kajakiem spotkał, w sztormie to... A drugie, kiedy spotkał rekina. No, taki sobie kajak wyobrażam w sztormie. Taki wielki sztorm. No, to było właśnie... Opowiemy o tym, jak spotkał rekina. Ale ten sztorm mnie jeszcze interesuje, bo wiecie, kajak to nie jest duża. Może nie jest takim sztormem, ale zwykle nie mógł przepłynąć. Jakby on bardzo mocno napierał, no, ale nie. No ale siła fal jest duża, prawda? Szczególnie w takim sztormie, bo kajak no nie jest jakimś super dużą łódką. To nie jest jakiś wielki jachtowiec. Ale no Aleksander Doła to już ktoś. No tak, on by musiał mieć, patrzcie, ile on musiał mieć siły w rękach, tak. Co? Żeby tak wiosłować mocno. Ale on mocno. Właśnie tak mnóstwo tego robił. Żeby miał takie mięśnie. No. Tak było. Tak było. Mówię wam. No ale ten rekin. Opowiadaj Maja o tym rekinie. To było tak, że on spotkał... No i oczywiście Aleksander Doba się nie poddał. Dał cios rekinowi. Kiedy rekin uderzył go w ten... 1-1! Remis! Co? Rekin go chciał przewrócić? Tak, chciał przewrócić kajak na drugą stronę. On powiedział, mój kajak jest niepodtawialny! Niezatapialny? Nie. No i co? I dał mu w pysk? Wiosłem. Nie, czy tutaj dał mu? W głowę. No, płetwę. A, w płetwę, a.
I co? Odwrócił się na drugą stronę? Rekin, ale co, odpłynął czy nie? Odpłynął potem. Bo bał się. Bał się? Aleksandra? No, gdybyście tak były na tyle odważne, żeby jakąś taką przygodę... Jakbym już płynęła, to bym zabrała kogoś. A, czyli nie samotną podróż. No, ja się boję płynąć wielkim jachtowcem, więc ten... Ja też się boję w sumie. A co myślicie, że jest takie najgorsze w takiej podróży? Że można zatonąć. Że można zatonąć. W takiej samotnej podróży. Co jest jeszcze najgorsze? Że nikt może o tobie nic nie wiedzieć, a ty tam sobie jesteś na oceanie, nie możesz znaleźć powrotu. No tak, nie masz kontaktu też z nikim, chyba. Masz. Wi-Fi miał? Skąd z internetem może? Nie miał! Ale on miał telefon. Chyba satelitarny, czy coś takiego. I on mógł dzwonić. No nie, najlepsze. Trzeba wysłać sygnał SOS. Nie, on miał. I on raz właśnie wysłał SOS, bo mu się telefon wyładował. Ej, a to był Polak? Tak, to był Polak. No oczywiście, Aleksander Doba. A to ktoś z innego kraju nie przypłynął ocean? On był pierwszy i ostatni. On był pierwszy. No a to jest takie właśnie fajne. Bo dwóch Polaków dokonało czegoś, który nigdy nikt nie pokonał. Kazimierz Nowak przejechał Afrykę rowerem, no i Aleksander Doba przepłynął ocean. Pierwszy. No to więcej jest takich Polaków, co zrobili coś pierwszy raz. Ale nie. Jakby oni coś takiego bardzo sławnego zrobili. No tak, więcej jest takich Polaków, Mysza. Na przykład kto? No, jest ich na pewno więcej. Mary Skłodowska-Curie. Na przykład. Ona pierwsza wynalazła jakieś tam... Ale Maja mówi o Polakach, nie o Polkach, bo Polki to inna kategoria. Jak inna? Ta sama. To kategoria Polek, a Polaków to Polaków. No, ale rozumiem, że Maji chodzi o takie podróżnicze wyprawy, tak? To Maria Skłodowska-Curie pewnie jechała tam autobusem do Francji, nie? Bo ona tam nie studiowała. Albo pociągiem może. No na pewno jakoś tam jechała. A może na plecach geparda. No, a jakbyście sobie poradziły z taką, że się nie ma do kogo odezwać? Śpiewałyśmy by sobie. Śpiewałbyście sobie? A ja, jak tutaj sama zostałam w domu, raz tam. Tak. Raz. Pada wiesz, po ziemniaki. Ja zaczęłam do siebie mówić. Maja, jak tam się czujesz? Dobrze się czuję. Fajnie tak przebywać w swoim towarzystwie? Fajnie. Można nareszcie pogadać z kimś inteligentnym. Bo to jest tak same powiany. No Maja też tak uważam. Naprawdę? Uważasz, że jesteś powianem? Nie. No, ja tak czasami siedzę i słyszę, jak dziewczyny, jakby każda ze sobą gada w pokoju osobno. No dobrze. To, a Maja, ulubiona twoja przygoda? To ta z czekoladą, tak? Nie. Nie. Ulubiona przygoda to była chyba latające ryby z ryżem. Latające ryby z ryżem. Jakby ktoś nie usłyszał. Latające ryby. Z ryżem. Maja nie lubi ryb, ale przygodę z rybami lubi. Z ryżem. Nie, bo jakby jadł sobie ryż. Brzmi jak kotlet z frytkami. Jadł sobie ryż. No. Ten Aleksander to, aż w końcu mu ryba spadła na talerz. I co, zjadł tą rybę? Przy okazji. Fuj, taki sokośny. Taką żywą? No. Tak sobie połknął? Ohydny jest. Czemu nie? Na pewno pyszotka. Fuj, jest taką Nie, dobra mi. No, ale ten Atlantyk to chyba duży jest, co? Ocean. Jaki jest jeszcze większy ocean niż Atlantyk? Spokojnie. Pacyfik, tak? Pacyfik. Czyli ocean. Spokojnie. Ocean. Tylko ja chciałam powiedzieć, że z Afryki do Ameryki przepłynął Aleksander Doba, choć tak samo dobrze mógł cały ocean spokojnie przepłynąć. Myślisz? No bo czy? On też jest wielki. On nawet większy. A to on tylko jeden ocean przepłynął? To? Wiecie na przykład, ile jest oceanów, dziewczyny? Trzy. On miał trzy wyprawy. Tak, trzy miał wyprawy. Nie ma trzy. Jest więcej oceanów. Pięć. Ale on trzy wyprawy zrobił. Pięć. Na oceanach. No, jakie? Pierwsza to była, nie wiem, blisko było, z Europy gdzieś. Mhm. Potem była druga, to była ta wielka, ta właśnie, którą z oczy. A trzecia to była jakaś mała. Tam, gdzie było zimno. Tym, gdzie było zimno. No dobra. To, ale oceany są takie. Spokojnie. Nie musisz wypominać, wszyscy znają. Azjacycki? Nie. Indyjski. Mhm.
afrykański. Znaczy, nie. Jaki afrykański? Polarny. Południowy. On arktyczny. Wie. Arktyczny i północny. Południowy. Południowy, no. Tak? Tak, chyba tak. Jak... Bo właśnie dla nas to było zaskakujące, przynajmniej dla mnie, bo jak ja chodziłam do szkoły, to się uczyło o trzech oceanach, że są tylko trzy oceany. Tak, ja, mnie tak tata uczył. Dopiero... No właśnie, bo tato też nie wiedział, tak jak ja, że teraz... A mnie pani jest w klasyfikacji. Pan teraz, bo dopiero dzieci uświadomiły, że są... Że jest więcej oceanów, tak. Prawda? No bo kiedyś, jak uczono nas w szkole, to tych oceanów mówiło się, że jest tylko trzy. No i tak. Że jest tylko... Bo jest. Pacyfik, Atlantyk i Indyjski. A teraz jest... Ja też wyróżnionych pięć oceanów. Ja myślałam, że jest tylko trzy. Ja tak. Znam tylko trzy. No. Też myślałam, że są trzy. Komu, Maju, polecasz książkę Ocean to pikuś? Wszystkim. Wszystkim. A przynajmniej większości. Wszystkim. Bo to może zmotywować starsze osoby do podróż. Kiedy Aleksander Doba był dość... stary. Nie, posłuchajcie, ujmę to trochę dokładniej. Był taki dość, no nie za bardzo młody, tak no, nie wiedzę, żeby nikogo nie urazić. Dobrze. Miał już tam parę lat. No, czyli co, może taka książka zainspirować do podróży? Ciekawe. Tak delikatnie, no, trochę starszy. No, może nie wszystkim polecamy samotne wyprawy kajakiem na, przez Atlantyk. Albo wspinanie się na K2. Albo wspinanie się na K2. Okej. Okay, no bo trzeba, co by trzeba zrobić, żeby się takie wyprawy wybrać? Czekajcie, poradnik. K2 to najstromsza góra i najtrudniejsza góra na świecie do wspinięcia. Mówi się, o, Mount Everest jest najtrudniejszy. Nie, najwyższy jest. Najwyższy jest, ale niektórzy myślą, że jest najtrudniejszy, ale najtrudniejszy jest K2. Zimą. O, nie K2O. Nie H2, tylko K2. H2O. Ale słuchajcie, co trzeba zrobić przed taką wyprawą? Trzeba, po pierwsze, zrobić sobie jakiś kajak swój. Ja myślę, że przede wszystkim trzeba się dobrze przygotować. Maja, jedzenie wziąć. Prawą na K2O, kajak trzeba sobie. Trzeba wziąć butlę tlenową. Dziewczyny, potem co jest najważniejsze? Termometr, potem... Termofor. Potem ten miskę na siki, potem... Ja chciałam powiedzieć tylko, że taką wyprawą każdy musi się przygotować. Że co jest ważne, to takie wyprawy niebezpieczne nie mogą być tak z dnia na dzień. Bo i tacy amatorzy jak my nie powinni takiego ryzyka podejmować. Ona już jutro chciała wejść na K2 zimą. Pokaż to już teraz. Musisz być gotowa. Wcale nie chciałam. Ja dopiero jutro się zastanawiam. Ale pokaż te brwi. Szkoda, że słuchacze tego nie widzą. Chyba jednak się trzeba przerzucić na wideo. Tak. Ale co? Aleksander Doba to jest taka postać do podziwiania, prawda? No jasne. I Maja, jak posłuchała, jak umarł Aleksander Doba, to postanowiła, że chciałaby wejść na Kilimandżaro. I na K2. Na K2 też? Tak. A wiecie, to mi... To już zacznij przygotowania. Mi wystarczy, że wejdę na śledzie. Ty raczej przygotowuj się. Ja bo już za niedługo stara będziesz. No, ale ja nie chcę wchodzić na K2. Ja wolę takie mniejsze góry. Jak chcesz skończyć tak jak Aleksander Doba, musisz jeszcze za 40 lat poczekać. To jest góra, na którą kiedyś wejdę. Dziękujemy, zapraszamy. Do widzenia. Pa, ojej. Zatem chyba się już z wami pożegnamy, bo dziewczyny już tu szaleją. Ojej. Czas na nas. Ta czekolada chyba taki da tyle tej energii nie potrzebuje. A ja wiesz, że dokończyłam twoją kawę, więc dlatego mam tak dużo kofeiny, która wytwarza. Ale tak mi się dało, że ktoś mi podkradł kawę. To byłam ja. To była Maja, podkradłam mi kawę, dlatego się tak dzisiaj zachowuję dziwnie. To na pewno jest główna przyczyna. Tak, a ja nie ukradłam. Życzymy wam wszystkim udanej niedzieli i do usłyszenia kina. Następnym razem. Pa! 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 Do usłyszenia następnym razem.